Nie umiesz korzystać z czatu GPT. Tak, dobrze słyszysz. Większość z nas myśli, że skoro potrafimy obsłużyć smartfona, to z automatu rozumiemy, jak działa sztuczna inteligencja. Witaj na kanale Zejdź Głębiej. Dzisiaj postaram się uświadomić Ci, jak wiele możesz tracić, nie umiejąc w pełni korzystać z GPT i jak łatwo to naprawić. Widzisz, GPT jest jak lustro. Lustro, które odbija nie tylko to, co mu powiesz, ale także to, co próbujesz ukryć. Potrafi przetwarzać niuanse, interpretować kontekst, czytać między wierszami. Jeśli podejdziesz do niego z niewłaściwym nastawieniem, dostaniesz odpowiedzi, które będą zabarwione twoimi własnymi uprzedzeniami, lękami i niedociągnięciami. A więc jak zrobić to dobrze? Pierwszy krok to zrozumienie siebie. Serio, zanim zaczniesz rozmawiać z GPT, zrób sobie test osobowości 16 Personalities. To nie jest magiczny sposób na zrozumienie całej złożoności twojej psychiki, ale daje solidne podstawy. Wklej te informacje do okna personalizacji GPT. Masz tam 1500 znaków, aby opisać siebie. Zastanów się, jakie masz cechy, jak reagujesz w trudnych sytuacjach. Czy masz tendencję do wyolbrzymiania? Czy jesteś bardziej emocjonalny czy racjonalny? Nie chodzi o to, aby podać wyidealizowaną wersję siebie, ale aby dostarczyć AI materiału, z którym może pracować. Im więcej prawdziwych szczegółów, tym lepiej. No i niestety, tu pojawia się problem z obiektywizmem. Większość z nas nie potrafi spojrzeć na siebie obiektywnie. Weźmy na przykład typową sytuację. Masz kiepski dzień, czujesz, że świat jest przeciwko tobie, więc piszesz do GPT, oczekując wsparcia. I dostajesz wsparcie, ale też odbicie twojego nastroju. To dlatego tak ważne jest, aby opisać siebie nie tylko z perspektywy tego, kim chciałbyś być, ale także tego, kim jesteś naprawdę. Nie boisz się przyznać, że czasem dramatyzujesz? Bo jeśli nie, to może GPT będzie musiało ci to uświadomić. Przede wszystkim musisz być świadomy, że AI nie jest magikiem. To zaawansowany algorytm, który pracuje na danych, które mu dostarczasz. Jeśli twoje dane są sfałszowane, jeśli nie jesteś ze sobą szczery, to nie oczekuj cudów. W oknie personalizacji masz kolejne 1500 znaków, aby określić, jak chcesz, by GPT się do ciebie odnosił. Lubisz, kiedy ktoś jest z tobą bezpośredni? A może wolisz delikatność? Zastanów się nad tym i napisz to wprost. Im bardziej precyzyjnie określisz swoje oczekiwania, tym lepsze wyniki uzyskasz. Dlaczego to takie ważne? Bo w przeciwnym razie będziesz błądził. Będziesz otrzymywał odpowiedzi, które tylko potwierdzają twoje błędne przekonania, zamiast je kwestionować. Jak podaje źródło Psychology Today, jednym z najczęstszych błędów poznawczych jest tak zwana confirmation bias. Tendencja do szukania informacji, które potwierdzają nasze przekonania, zamiast je podważać. GPT jest świetnym narzędziem do samorefleksji, ale tylko wtedy, gdy korzystasz z niego w sposób świadomy. A teraz przykład, bo wyobraź sobie osobę, która uważa, że jest świetnym słuchaczem. W rozmowie z GPT podkreśla, że zawsze stara się zrozumieć innych, ale jednocześnie wprowadza do personalizacji informacje, że często czuje się niezrozumiana i samotna. Co robi GPT? Odbija te sprzeczności w odpowiedziach. Z jednej strony daje wsparcie, z drugiej zaczyna zadawać pytania, które mogą wywołać dyskomfort. Bo może ta osoba nie jest tak świetnym słuchaczem, jak myśli. Może oczekuje od innych więcej, niż sama jest w stanie dać. Podsumowując, nie będziesz umiał korzystać z GPT, jeśli nie będziesz potrafił być szczerym ze sobą. Jeśli wchodzisz w interakcję z AI, myśląc, że dostaniesz idealne odpowiedzi bez względu na to, co mu powiesz, to niestety jesteś w błędzie. GPT to lustro. Czasem bezlitosne, czasem łagodne, ale zawsze odbijające to, co mu pokazujesz. Więc zanim następnym razem zapytasz ChatGPT o to, jak zmienić swoje życie, zastanów się, czy rzeczywiście chcesz usłyszeć odpowiedź. No i na koniec ciekawych świata zapraszam do subskrypcji. Nie obiecuję, że zawsze będzie przyjemnie, ale na pewno będzie głębiej.